Cześć, tu Aśka z podcastu o Japonii. Witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek ponownie będzie się różnił od pozostałych, bo przygotowałam dla Was niespodziankę. Wiecie, że nasz podcast jest mocno sfokusowany na podróże i na to, żeby oglądać Japonię z różnych stron. Oczywiście wiele odcinków poświęconych jest także japońskiej kulturze, tej klasycznej i popularnej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zagadnieniu, które mocno łączy się z tym, czym zajmuję się zawodowo. A ja zawodowo zajmuję się budownictwem. Jestem doktorem nauk technicznych właśnie w tej e, dyscyplinie. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o Japonii widzianej z pozycji inżyniera, z pozycji osoby, która się interesuje budownictwem i architekturą. Pewnie wszyscy kojarzą bardzo słynny zamek, bardzo słynny japoński zamek zamek Himeji. Nic dziwnego, jest to jeden z trzech najważniejszych japońskich zamków i praktycznie znajduje się on na każdej trasie zwiedzania, praktycznie każdego turysty. Zamek jest niesamowity, robi ogromne wrażenie, natomiast my z Konradem mieliśmy szansę obejrzeć go z dosyć takiej nietypowej strony. Kiedy byliśmy w Japonii na jednym z naszych pierwszych wyjazdów w 2012 roku, była w trakcie. Jedna z największych, najważniejszych renowacji zamku Chimedzi. I my mieliśmy możliwość podglądać trochę te kulisy, kulisy renowacji, porobić zdjęcia z bliska, z daleka, różnych szczegółów technicznych. I dzisiaj właśnie chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wyglądała ta renowacja. Przygotowałam dla Was bardzo mam nadzieję przyjemną prezentację. Starałam się unikać tam wielu aspektów technicznych. Chciałam opowiedzieć wam od strony takiej trochę bardziej może laika, jak przebiegała ta renowacja, bo słuchajcie, to jak oni odbudowywali ten zamek, naprawdę zasługuje na wielkie uznanie. Wiele technologii próbowali odzorować względem tego co było Wykonywane w poprzednich wiekach. Zresztą o szczegółach za chwilę Wam opowiem. Zapraszam na moją małą prezentację o inżynierii materiałowej w kontekście renowacji zamku Chimedi. No to zaczynamy. Zacznijmy może od tego, że zamek Chimedi bywa też znany jako zamek Białej Czapli. Ta nazwa pochodzi od kilku Um, kilku elementów. Po pierwsze um, od tego, że zamek znajduje się na niewysokim, bo nie przekraczającym nawet 50 metrów nad poziomem morza wznies wzniesieniu. I to wzniesienie bywało nazywane Himeyama, um, Himejinoka, Sakuragiama, czyli wzniesienie sakur, z uwagi na to, że, że rosły tam drzewa kwitnących wiśni, istniejące do dziś niektóre, ale też bywało nazywane terminem Sagiyama, czyli wzgórzem czapli, bo tych czapli bywało tam sporo. Mówi się też o tym, że ta nazwa Biała Czapla nawiązuje do tego, że ściany zamku pokryte są bardzo jasnym Tynkiem. Można powiedzieć, że w kontraście do ciemnej, czarnej elewacji zamku Okayama, który z kolei bywa nazywany zamkiem Kruka, udio, gdzie właśnie można oglądać niesamowite ciemne elewacje. Zamek Himeji uznawany jest za jedną z najstarszych istniejących budowli w Japonii. Figuruje na wielu listach, między innymi na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też zaliczany jest do Narodowych Skarbów Japonii. I tutaj ja bym chciała powiedzieć, że wizyta w Japonii, ale też w tym zamku, była dla mnie bardzo istotna i mocno wpłynęła na to, jak postrzegam architekturę także w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie, w której mieszkam. Bardzo często odwiedzają nas goście z zagranicy, przynajmniej tak było przed czasami pandemii, i mieliśmy przyjemność oprowadzać ich po mieście, po starym mieście, pokazywać im Warszawę. I powiem szczerze, że kiedy dochodziliśmy na plac zamkowy, to zawsze miałam taki trochę um, dysonans, ale poniekąd czułam się w obowiązku, żeby powiedzieć, że um, zamek, ten warszawski nie jest obiektem oryginalnym, że, on, że to jest rekonstrukcja, że został odbudowany, bo w czasie wojny był całkowicie zniszczony, i że w ogóle część tych obiektów na Starym Mieście no to są obiekty odbudowane. I czułam w pewien sposób taki trochę, trochę dyskomfort, trochę, trochę było mi szkoda, że to nie jest oryginalne. Że to nie jest oryginalna budowla, tak jak w wielu miastach, czy to w Polsce, czy, czy w Europie, gdzie te stare budynki na starówkach są faktycznie wiekowe i pamiętają historię. Natomiast, kiedy przyjechałam do Japonii, zaczęłam po niej jeździć, okazało się, że to nie jest żaden powód do. Dyskomfortu, do, do, do wstydu, ponieważ w Japonii bardzo wiele obiektów, które uznawane są za historyczne, bywa odbudowane, przebudowywane, restaurowane i to nawet w ogromnym zakresie. To oczywiście łączy się z tym, że Japonia leży na Obszarze aktywnym sejsmicznie, aktywnym tek tektonicznie. Różne katastrofy naturalne powodują to, że co jakiś czas trzeba odbudowywać budynki, trzeba naprawiać infrastrukturę. Oczywiście, też nie bez znaczenia było to, że w Japonii władza przychodziła z rąk do rąk na określonych terenach i kiedy jeden można władca próbował podbić sąsiednie tereny, to oczywiście niszczył, palił obiekty, a że w Japonii dużo tych obiektów było z drewna, no to łatwo było je doszczętnie zniszczyć. No i też taką działalnością człowieka są pożary. I tak naprawdę większość zamków w Japonii nie jest oryginalnymi konstrukcjami, tylko właśnie jest konstrukcjami odbudowanymi czy zrestaurowanymi, czyli wyremontowanymi bardzo dokładnie. Praktycznie chyba wszystkie poza zamkiem Edo, który znajduje się w centrum Tokio i ten zamek był też przebudowany, ale po zniszczeniach, wielkim pożarze Mejreki bardzo dostał dużego uszczerbku, że tak powiem no i obecnie nie jest odbudowany można tylko oglądać w ogrodach cesarskich jego fundamenty. Jeśli chodzi o ten zamek Himeji, może przypomnimy gdzie znajduje się miejscowość Himeji, bo od niego bierze swoją nazwę zamek. Himeji znajduje się w prefekturze Hyogo, niedaleko Kobe, około 60 km od Kobe, niedaleko od Kyoto. Właściwie podróż Shinkansenem z Kyoto to 40 30, no do godziny, w zależności jakim typem pociągu jedziemy, ale jeżeli jeździmy, jedziemy pociągiem Shinkansen, no to właściwie można sobie zrobić z Kyoto dzienną wycieczkę do Himeji, albo na przykład odwiedzić Himeji i odwiedzić zamek po drodze z Kyoto do Hiroshimy. Nie ma wcale mm, takiej konieczności, żeby w Himeji e, nocować. Niemniej, e, wracając do tego naszego zamku. Warto wspomnieć, że budowę zamku rozpoczął Daimyo Norimura Akamatsu. On jakby postawił pierwsze, pierwsze budowle, następnie jego syn rozbudowywał ten zamek, dobudował wieże, i potem różni kolejni właściciele zamku, czy, czy kolejni można władcy ten zamek Rozbudowywali. I na przykład dopiero pod koniec XVI wieku Hideyoshi Toyotomi dobudował trzypiętrową wieżę, która um, następnie um, w 1600 roku została um, rozbudowana um, przez Tokugałów, um, i tak naprawdę um, budowa zamku można powiedzieć, że została Ukończona w latach 30. XVII wieku. Zamek Chimedzi jako taki nigdy nie został zniszczony przez trzęsienie ziemi, ani przez pożary, ani w czasie walk. Chociaż ma on dosyć mocno rozbudowane takie zabudowania. Które obejmują różne labirynty, przejścia. Także jest dosyć, można powiedzieć, arcydziełem, jeżeli chodzi o konstrukcję taką obronną, ale nie było za bardzo tak konkretnie okazji, żeby to wszystko przetestować. W każdym razie, nawet w czasie wojny światowej, on jakoś specjalnie nie ucierpiał. I tak naprawdę jest to jeden z bodajże dwunastu zamków, które nie zostały zniszczone w ten sposób, ale to nie znaczy, że Japończycy już w tych czasach obecnych, współczesnych, nie ingerowali w jego budowę. I słuchajcie, były różne przebudowy, były różne, tak naprawdę, renowacje, które często nazywane są restauracjami, i poprzednia, Um, względem tej, którą ja miałam możliwość oglądać, restauracja um, zakończyła się w latach 60. ubiegłego wieku. Um, I um, o ile zamek Sam nie został wtedy zniszczony, no to właśnie um, pewne um, braki, pewne ubytki, które mimo wszystko powstały w czasie II wojny światowej, były wtedy rekonstruowane. I tutaj mam kilka takich, oczywiście nie do końca dobrej jakości, no bo to są historyczne zdjęcia. Kilka takich ilustracji, które, które pokazują, jak wyglądała ta. Restauracja lat 50., lat 60., i kilka takich ciekawostek. Podczas tej poprzedniej przebudowy czy odbudowy wykorzystano 10 tysięcy drewnianych bel o przekroju 12 na 12 cm, czyli takich całkiem porządnych, które były wyko wykonane z cyprysa japońskiego. Szacuje się, że zużyto 120 ton gwoździ. Została wykonana wtedy 200-metrowa drewniana platforma do transportu materiałów i narzędzi i kilka jeszcze takich zdjęć z konstruowania i wykańczania poszycia dachu. A tutaj słuchajcie, to są już narzędzia, które miałam możliwość sfotografować w, w takiej muzeum znajdującym się przy zamku, których używano podczas przebudowy. Warto wspomnieć, że ten kompleks zamku Chimedzi jest dosyć rozległy. Tak jak powiedziałam, dosyć skomplikowane były dojścia od głównej bramy do głównej tej wieży, co miało właśnie utrudniać najeźdźcom Bezpośredni atak, ale też zamek był rozbudowany o różne elementy, takie jak jakieś wieże, pomieszczenia dla, dla księżniczki. Ponieważ trzeba wiedzieć, że to, co my najczęściej fotografujemy, czyli największa wieża i, i te baszty dookoła. To nie były pomieszczenia mieszkalne, tylko to była ta część, która była przeznaczona na um, obronę. Um, w tej części podczas ataku mieli się schronić ludzie i jeszcze um, w niej jakoś. W tych ostatnich etapach, kiedy już wróg wkroczył na, na teren zamku, bronić. W tych pomieszczeniach dosyć duszno, gorąco było, także one nie do końca nadawały się na mieszkanie, więc właśnie były taką budowlą na wszelki wypadek. I teraz może parę słów o tym, jak wyglądał, wyglądała restauracja, jak wyglądał ten remont ostatni, który trwał. Kilka lat um, i przez, przez to przez wiele lat nie można było zobaczyć zamku w pełnej okazałości. Um, ta restauracja, czy ta, ten remont wynikał z tego, że od poprzednich prac budowlanych, tych w latach 50., -tych, 60., -tych, no przez, przez ten okres ząb jednak czasu, na, ząb czasu naruszył tą konstrukcję. Powstały uszkodzenia, powstały ubytki. Zwłaszcza w ceramicznym, ceramicznej konstrukcji dachu i w głównych ścianach tej, tej największej wieży. I żeby te ubytki, te zniszczenia nie doprowadziły do katastrofy, postanowiono dokonać szeregu usprawnień i zamek praktycznie odbudować kamień po kamieniu. Prace rozpoczęto w 2009 roku i e, praktycznie trwały one bez przerwy przez około 5 lat. Zakończono je w marcu 2015 roku, o ile pamiętam 27 marca. My byliśmy wtedy w okolicach i żeśmy mieli możliwość właściwie jeszcze nawet tuż przed oficjalnym otwarciem e, obejrzeć świeżutką, e, odkrytą elewację, więc... E, w ogóle tych naszych wizyt w zamku było kilka, podczas tej restauracji i później. I tak naprawdę dopiero chyba w 2016 roku mieliśmy możliwość wejścia bezpośrednio do zamku w środku i obejrzenia tego, tej głównej wieży. A w poprzednich podróżach oglądaliśmy różne inne, inne miejsca, w tym właśnie komnaty księżniczki, które nie zawsze są, Otwarte, więc mieliśmy naprawdę możliwość podczas kilku wizyt obejrzeć bardzo różne elementy zamku. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że tak jak powiedziałam, ta odbudowa polegała na rozłożeniu na elementy pierwsze na kamienie tej największej. Wieży, ośmiopiętrowej, siedmiopiętrowej wieży, która, aby można było ją z powrotem, aby można było ją rozłożyć i wznieść, no to potrzeba było zbudować ośmiopiętrową platformę. I ta platforma służyła oczywiście do prac, ale można z niej było między innymi oglądać postęp tych prac tak z punktu widzenia yy, i z wysokości yy, różnych, yy, różnych pięter i to jest bardzo ciekawe bo obecnie rzeczywiście możemy sobie tylko ten zamek yy, obejrzeć z daleka yy, albo jak jesteśmy w środku powyglądać przez okno yy, a kiedy była yy, zbudowana ta platforma to można było na wielu etapach yy, Oglądać pracę i na wielu wysokościach. I można było się zbliżyć do dachu i zobaczyć bardzo konkretnie. To jest widok, który zobaczyliśmy, kiedy przyjechaliśmy do Himedzi po raz pierwszy właśnie wtedy w 2012 roku, kiedy wzniesiono. Była już praktycznie cała konstrukcja, ale trwały prace wykończeniowe. Japończycy mają w zwyczaju zakrywać odbudowywane elementy konstrukcji, czy to właśnie zamki, czy świątynie, ale żeby ludzie mieli pojęcie o skali i o wyglądzie odbudowanej konstrukcji, no to często właśnie na tych namiotach namalowane są w skali 1 do 1 wizerunki, Elewację tych budowli. I tutaj, właśnie wtedy, jak przyjechaliśmy pierwszy raz do Chimedzi w życiu, to mogliśmy sobie tylko wyobrażać, jak to, co jest kończone i to, co ma być efektem finalnym, może wyglądać z tego tutaj wizerunku na tym namiocie. Czyli widzieliśmy tylko praktycznie jedną basztę, ale za to mieliśmy możliwość obejrzeć bardzo. Wiele różnych elementów konstrukcji. Tutaj przedstawiona jest słownica, która była stosowana do, do transportu i do um, przenoszenia różnych, różnych elementów i narzędzi. I która służyła ogólnie jako, jako taka pomocnicza konstrukcja. Ta suwnica miała naprawdę niesamowite wymiary, bo długość prawie 70 metrów, wysokość prawie 40 Robi, robiło to niesamowite wrażenie. I tutaj można zobaczyć przekrój pionowy przez, przez ten namiot, w którym w środku był odbudowywany zamek. W środku była wykonana też winda, którą można było właśnie wjeżdżać nawet na najwyższy poziom, na poziom dachu, i z różnych pięter można było zresztą oglądać te różne fragmenty konstrukcji i różne elementy które były w danym momencie wykonywane. Wtedy kiedy my odwiedziliśmy ten namiot czyli w 2012 roku we wrześniu do otwarte dla zwiedzających były generalnie dwa najwyższe poziomy, z których można było oglądać wykończenie dachu oraz piwnica, czy tam najniższy poziom, z której można było oglądać Fundamenty, ale oczywiście yy, różne, yy, różne efekty i różne yy, etapy prac były dokumentowane i można było to oglądać na specjalnej wystawie, na nagraniach, na zdjęciach. Yy, poziom ósmy, czyli ten najwyższy, yy, tak dokładnie wyglądał. Yy, czyli jesteśmy około na wysokości 40 metrów, i yy, yy, można zobaczyć, że ten dach jest w trakcie prac, są już ułożone elementy ceramiczne, potem będę pokazywała poszczególne zdjęcia tych elementów, ale nie ma jeszcze tej białej zaprawy wykończenia, która jest tak charakterystyczna dla łączeń tych ceramicznych elementów i dla zapewnienia ich szczelności. I właśnie, jakbyśmy chcieli przyjrzeć się trochę bardziej, tak pod względem, inżynieryjno-architektonicznym, to tutaj pokazane są różne ceramiczne elementy, które składają się na konstrukcję japońskich dachów. One są charakterystyczne właśnie dla zamków, charakterystyczne dla niektórych świąteń. Oczywiście w zależności od tego, jaka to była, jakie to były czasy, kto władał zamkiem, no to te elementy zdobnicze się trochę zmieniały. Tutaj można zobaczyć, że pojawiają się przede wszystkim charakterystyczne dla zwieńczenia kalenic, takie dekoracje w kształcie ryby albo w kształcie smoków. One się nazywają siatki, ale też można zobaczyć, że numerem 5 zaznaczone są płytki, które przedstawiają herby, Herby Mon poszczególnych rodów. Tych elementów oczywiście jest cała masa. Każdy ma znaczenie, zarówno niektóre mają znaczenie konstrukcyjne i takie właśnie dla zapewnienia szczelności, ale część ma znaczenie przede wszystkim dekoracyjne. I jeśli chodzi o o tą strukturę dachu no to te elementy ceramiczne wykonywane były specjalnie na potrzeby danej konstrukcji, danego zamku tak żeby odzwierciedlać i już z daleka pokazywać kto włada zamkiem i, no i kto tutaj rządzi można tak powiedzieć i z bliska to wygląda mniej więcej tak. Ta część, którą my widzimy, czyli część ceramiczna, oczywiście położona jest na, na lekkiej drewnianej konstrukcji. Tak to wszystko jest połączone, żeby woda swobodnie spływała, żeby całość była. Dobrze zabezpieczona przed działaniem wilgoci, i te płytki dodatkowo są zabezpieczone zaprawą i pokryte jeszcze taką zewnętrzną białą zaprawą, o której już wspominałam. I płytki trzeba oczywiście jakoś do tej drewnianej konstrukcji przy, przytwierdzić. Stosowane były tak zwane japońskie gwoździe. One są trochę inne od, od tych, które znamy. Mają przekrój kwadratowy. No i długości tych gwoździ były bardzo bardzo, bardzo różne, ale też bardzo duże, bo większe niż 20 cm. I właśnie takimi łącznikami, takimi japońskimi gwoździami montowało się te płyty do tej drewnianej konstrukcji. I wspomniana zaprawa, te elementy ceramiczne łączy się i spoinuje zaprawą wapienną, czyli na, na bazie spoiwa wapiennego, która ma bardzo jasny kolor, bardzo charakterystyczny. I ta zaprawa dodatkowo miała po pierwsze uszczelniać, ale też wzmocnić konstrukcję dachu, tak żeby była ona odporna, na parcie sanie wiatrów, parcie sanie tajfunów i penetrację wilgoci i wody w głąb konstrukcji. Ta metoda, gdzie robi się takie charakterystyczne szwy, charakterystyczne spoiny, nazywa się Sudioki i biorąc pod uwagę, że ta zaprawa jest wykonana ze spoiwa wapiennego, to mamy możliwość odprowadzenia pary wodnej na zewnątrz, także nie ma w konstrukcji kondensacji pary wodnej, która tam chce wyjść z konstrukcji. Dodatkowo też stosowanie takiej, a nie innej zaprawy, Powodowało, że życie żar rekonstrukcji dachu jest znacznie mniejsze niż na przykład, gdybyśmy stosowali współcześnie popularną zaprawę cementową, która ma znacznie większą gęstość. A tak wygląda już gotowy. Gotowa konstrukcja dachu z tymi spoinami. To już jest zdjęcie, które wykonałam ze środka, przez okno z głównej wieży zamku. Już w pewien sposób mogła ta zaprawa trochę skarbnotyzować, umocnić się. Więc widać, że jest ona bardzo porowata. W każdym razie, nawet po kilku miesiącach, Zachowuje ten bardzo jasny kolor. W ogóle ten bardzo jasny, mm, bardzo jasny kolor zaprawy powodował to, że na samym początku zamek y, wszyscy się śmiali, y, się, że świecił, bo z bardzo daleka y, odbijał y, światło i wydawał się aż prawie że żenująco jasny. Y, a tutaj można zobaczyć y, siaci, czyli właśnie te. Elementy, które umieszczane były na krawędziach kalenic. Te siatki w różnych zamkach mają różne kształty, mają też różne kolory, bo zdarzają się nawet złote. I oczywiście, w zależności od, od epoki, były różne mody na, na konstruowanie siatki. Mamy przykład siatki z okresu Edo, mamy siatki z czasów Meiji i mają one cechy wspólne, ale ewidentnie są też charakterystyczne wzory i elementy dla konkretnej epoki. A tutaj jeszcze fragmenty historycznie zdemontowanych onigawara, czyli tych płytek znajdujących się na ukośnych zakończeniach krawędzi i Nomima, nomima Gawara, czyli tych zakończeń na um, końcach poszczególnych um, poszczególnych korytek, płytek um, na bocznych um, częściach dachu czy na, na zakończeniach okapu um, i można tutaj zobaczyć, że na tych wzorach pokazany jest um, paść królowej, motyw pazia królowej, bardzo charakterystyczny Element. I tutaj montowanie. To jest akurat kadr z filmu, z filmu, który można było obejrzeć podczas wizyty w zamku, i jak te zwieńczenia okapu, jaką mają wielkość, jak były montowane. Tutaj jeszcze chciałam pokazać taki przekrój różnych, różnych Wzorów różnych e, kamon, czyli tych herbów, rodów, e, które przez lata e, pojawiały się na zwieńczeniach okapów w zamku Himeji, e, Pojawiają się tutaj różne motywy. Oczywiście ten motyw pazia królowej, charakterystyczny dla klanu Taira, e, dosyć często się pojawia, ale na przykład e, charakterystyczne są też trzy liści malwy, które e, są charakterystyczne dla mon dla herbu klanu Tokugawa a pewnie kojarzycie bardzo dobrze ogólno japoński cesarski, imperialny herb, w którym pojawia się chryzantema i ten herb zresztą pojawia się na japońskich paszportach do dzisiaj i kilka przykładów jeszcze z tych historycznych, zdemontowanych zakończeń okapów Ponownie mamy, e, mamy tutaj e, pazia królowej i różne elementy dekoracyjne. I e, ten element, który przed chwilą widzieliśmy, tak jak powiedziałam, on się na tych jakby rogach e, ukośnych znajduje, a te płytki okrągłe na bocznych zmięczeniach oka. Jeśli chodzi o ten ostatni remont, to twórcy czy twórcy. Budowniczowie dokonali bardzo, bardzo dużych starań, aby odbudować zamek w technologiach charakterystycznych, dla tych ubiegłych wieków. I pilnowano, żeby jak najwięcej elementów było praktycznie odzerowane jeden do jednego. Ale biorąc pod uwagę, że konstrukcja dachu, ta oryginalna, była bardzo ciężka, troszeczkę postanowiono tą konstrukcję odchudzić. I grubość dachówek. To średnio 18 mm, pozostałe elementy przekraczały już 2 cm. Niemniej, biorąc pod uwagę te nowe elementy, uzyskano efekt, że były one średnio o 3,4 kg lżejsze. Lżejsze na metrze od tych, od tych elementów tradycyjnych, i w konsekwencji ta nowa konstrukcja dachu, chociaż wykonana bardzo, bardzo precyzyjnie i bardzo zgodnie z tymi dawnymi technologiami, ta nowa konstrukcja dachu jest aż o 56 ton lżejsza i to pozwoli uniknąć tych zniszczeń. Naruszenia, jakby, statyczności konstrukcji, no, która miała miejsce poprzednio. Te dachówki, które montowano, one były specjalnie wykonane na potrzeby, oczywiście, tej restauracji. Były wypalane jak to ceramika, w dosyć wysokich temperaturach, w temperaturach poniż, powyżej 1100 stopni Celsjusza. Standardowo. Ceramikę wypala się w około 800 stopni Celsjusza, na przykład tą czerwoną ceramikę, którą się teraz stosuje. Niemniej ta technologia, którą zastosowano, pozwala uzyskać bardzo małą, bardzo niską nasiąkliwość, w związku z tym też zwiększoną odporność. Na niską temperaturę i y, y, szacuje się, że te elementy są y, mrozodporne w zakresie temperatury do minus 30 stopni y, i ogólnie y, bardzo bardzo trwałe. Y, tutaj jeszcze raz można zobaczyć, jak taki, y, ta, ta zaprawa świeżo po nałożeniu wygląda, y, już na praktycznie y, skończonej konstrukcji, świeżo zespoinowane spoinowane elementy ceramiczne i tutaj z drugiej strony i faktycznie widać, że ta świeża, wapienna zaprawa jest śnieżnobiała. Nawet można powiedzieć, że wydaje się, że ta konstrukcja jest aż za jasna. I zdjęcia niższych poziomów, bo to było oglądane z tego poziomu platformy 8, tutaj z niższych niż niższe części dachu. A to już poziom siódmy. Tutaj jeszcze ceramiczna konstrukcja nie została zaspoinowana i przez jedno z tych okienek właśnie wykonałam to zdjęcie, które wcześniej można było zobaczyć. A tak wygląda też z tego poziomu mniej więcej 6-7 Część dachu z drugiej strony. Co warto jeszcze powiedzieć, to to, że Japończycy już dawno temu znali koncept zbrojenia, a mianowicie nie stosowali oczywiście stalowego zbrojenia, ale robili z drewna i ze sznurka, który Obecnie zastępowane jest oczywiście drutem wiązałkowym. Mocowane były takie elementy, różne kosze i płyty zbrojeniowe, które następnie były uzupełniane różnymi warstwami gliny i zaprawy, tak żeby wzmocnić stateczność konstrukcji. I tutaj można zobaczyć, jak, jak było wykonywane. To drewniane zbrojenie poprzeczne i podłużne. I potem właśnie to wszystko było zaklejstrowane, może być uzupełnione gliną i zaprawą. To też są elementy oryginalnej konstrukcji, które zostały zdemontowane podczas, podczas rozbiórki i odbudowy. I przykład oczyszczonego. Oryginalnego zbrojenia drewnianego. Tutaj przygotowałam trochę takich informacji o, o materiałach, i przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykonywanie tej konstrukcji ścian, to podstawowymi składnikami, komponentami do wykonania zaprawy wapiennej były wapno gaszone. Co ciekawe, jako modyfikator wypełniacz stosowano popiół ze spalania muszli. Oprócz tego stosowano właśnie włókna konopne. I jako modyfikator zaprawy, w kontekście takiej zapewnienia elastyczności, żeby nie była ona zbyt krucha, stosowano domieszkę, można powiedzieć, uplastyczniającą, wykonaną ze skrobi wodorostów, które były gotowane i ta skrobia z nich była wypłukiwana i właśnie ta skrobia stanowiła konkretny modyfikator zaprawy. Jako kruszywo stosowano piasek rzeczny i piasek z białego marmuru o wysokiej zawartości węglanu wapnia który właśnie pozwalał uzyskać ten bardzo jasny kolor. Wykonywano podczas renowacji dwa rodzaje tynków. Oba, tak jak wspomniałam, tak jak pozostała część konstrukcji, miały cechować się wysoką odpornością na wilgoć oraz zdolnościami do zabezpieczenia drewna przed korozją. Te dwie te dwa tynki były wykonywane na podstawie dwóch receptur, które zostały opracowane w erze Sioła i które stosowane były w budownictwie w Japonii jeszcze w latach 50. Jeśli chodzi o to wapno gaszone, ono było gaszone, czyli wypalane z dodatkiem soli i przy tej odbudowie wykonywano um, specjalną, specjalne wapno, um, aby um, jego właściwości były jak najbardziej um, zbliżone do tego, co um, wcześniej było za, wbudowane w konstrukcję. I to wapno, um, wykonywane właśnie na potrzeby renowacji um, w Himedi, um, pochodziło ze specjalnie utworzonego zakładu produkcyjnego w prefekturze Koci. Natomiast wspomniany popiół ze spalania muszli skorupiaków, skorupiaków małż po angielsku to było określone jako shell ash pochodził z zakładu też specjalnie stworzonego dla tej pięciu sześcioletniej renowacji w prefekturze Kumamoto. Jeżeli chodzi o Włókna konopne, to stosowano dwa rodzaje włókien: włókna manila i włókna wielone, i te włókna także pochodziły ze specjalnie stworzonego zakładu Abosi. Ten zakład znajdował się bezpośrednio w obrębie miasta Chimedi. Jeżeli chodzi o to kruszywo, które stosowano, to właśnie warto zwrócić uwagę na to kruszywo z mielonego białego marmuru, które pozwalało uzyskać taki jasny kolor zaprawy i tej do, tej do, do spoinowania, ale też tej do wykonywania tynków zewnętrznych. A jak wyglądała konstrukcja? Generalnie idea jest taka, że Wykonuje się to drewniane zbrojenie, które jest wiązane sznurkiem konopnym, a następnie uzupełnia się gliną i po zewnętrznych stronach przegrody wykonuje się warstwę stynku wapiennego. I kiedy ten zamek był roz Rozbierany. Róż, okazało się, że w różnych elementach konstrukcji proporcje pomiędzy tą ścianą z gliny i proporcje pomiędzy tyłkiem były dosyć różne w różnych miejscach. To oczywiście wskazywało na, tym, na to, że poszczególne elementy konstrukcji powstawały w różnych czasach i były elementami rozbudów w, w, przez kolejnych. Władców. Można było konkretnie potwierdzić, gdzie, gdzie która, które elementy zostały i kiedy wbudowane. I tutaj jeszcze przekrój, jak dokładnie wyglądają te wszystkie warstwy: od zbrojenia poprzez zewnętrzną warstwę tynku tego jaśniutkiego, tynk podkładowy, jakaś obrzutka. I dodatkowa warstwa wyrównana z, z, z takimi żłobieniami, żeby kolejna warstwa się lepiej przyczepiła, żeby zwiększyć powierzchnię właściwą tego styku. Tak to mniej więcej wygląda od środka, i tak to zostało też odbudowane. No właśnie, i teraz parę słów. Mniej więcej o konstrukcji, jak powstała ta największa wieża i jak, dlaczego ona w ogóle miała szansę być taka wysoka i, i się trzymać. Otóż ta wieża opiera się tak naprawdę o dwa, e, dwa opierała się, dalej się opiera dwa słupy, e, które przechodziły przez całość, e, całość e, zamku, tej, te, całość tej wieży najwyższej, przez wszystkie kondygnacje i Tutaj można było zobaczyć jak na poszczególnych wysokościach zmieniał się kształt tych oryginalnych zdemontowanych pilarów. Tutaj mamy główny pilar wschodni o wymiarach zobaczcie około w przekroju 56 na 46 mm. To jest przekrój na, na tej najwyższej kondygnacji, a tutaj mamy ten sam słup, przekrój na, na, na niższej kondygnacji. Zobaczcie, on się wiadomo, wycięty był z drzewa, więc ten na górze był przekrój był znacznie mniejszy, a na samym dole przekrój miał wymiary 93 na, 70, na 80 mm, czyli bardzo bardzo szeroki przekrój przez pal. I tak samo pal wschodni, przepraszam, zachodni. 58 na 51 na górze, a na dole wymiary 90 na 75, czyli ogromne, gigantyczne bele. I to były właśnie te bele, które były zamontowane w zamku jeszcze w tej starej konstrukcji odnawianej w latach 50-60. Teraz one są do dyspozycji. A tu jeszcze taka ciekawostka: stare płytki, które um, albo były uszkodzone, albo zostały, um, zostały zdemontowane, um, Japończycy wykorzystują jako element drenażu. I tutaj mamy tam był przykład tu mamy już konkretną. Aplikacje, czyli stare płytki zostały umieszczone w takich korytkach odwodniających i tymi korytkami spływa woda, która spada z okapów dachu. Tutaj akurat mamy wejście, mamy bramę, która jest pokryta daszkiem. Tutaj odpowiadające obresowi dachu korytka, które też właśnie zbierały. Wodę z okapów, i tak to właśnie mniej więcej można zobaczyć, że um, cała ta, całe to korytko odwadniające, wypełnione starymi dachówkami, um, odzorowuje właśnie um, linię, e, linię e, tej kalenicy. E, ważne jest, to żeby wspomnieć, że fundamenty zamku yy, wykonane są z kamienia bez stosowania zaprawy, e, dobierano tak kamienie, uzupełnia, uzupełniano e, puste e, przestrzenie między nimi mniejszymi kamieniami i mniejszymi tak, żeby uzyskać e, absolutnie szczelny, e, szczelną e, powierzchnię. Niemniej e, cała ta cała ta część fundamentów, które wysokie były prawie na dwa, dwie kondygnacje bardzo porządne fundamenty była właśnie wykonana bez spoin i tutaj można zobaczyć e, tą konstrukcję w skali e, Konrad z naszym, z panem, który nas oprowadzał e, po zamku e, pokazuje, że te kamulce są naprawdę ogromne i tutaj jeszcze kilka detali. Kiedy zwiedzaliśmy zamek, oczywiście trudno było nie rozpoznawać niektórych, niektórych miejsc. Zresztą, pan który nas oprowadzał, też wskazywał uwagę na to i pokazywał nam nawet zdjęcia, gdzie poszczególne sceny z różnych filmów. Się toczyły, gdzie były nagrywane, bo um, trzeba wiedzieć, że zamek Himeji um, grał niejednokrotnie rolę zamka, zamku Edo, tego zamku w Tokio, którego nie odbudowano. Między innymi właśnie grał tę rolę w serialu um, o Shogunie, um, z Richardem Chamberlainem i można było odnaleźć dokładnie te same miejsca, które, w których kręcone były niektóre sceny. A tak wyglądał zamek na dniach otwarcia po zakończeniu tej kilkuletniej, ostatniej renowacji. Tak jak parę razy wspomniałam, ta konstrukcja dachu, która jest uzupełniana. Wapienną zaprawą. Na początku była absolutnie bielusieńka, prawie że śnieżno-biała, i przez to wyglądał ten zamek trochę nienaturalnie. To jest zdjęcie, które zrobiliśmy um, chyba na, na, na jeden czy dwa dni przed oficjalnym otwarciem, czyli jeszcze wtedy nikt do środka nie mógł wchodzić. Czyli zupełna świeżynka, a właściwie śnieżynka. Naprawdę robił, robił wrażenie ten zamek. Wtedy po raz pierwszy mogliśmy go obejrzeć z pełnej okazałości z zewnątrz. E, zamek e, po prostu e, no, przechodzi e, wszelkie oczekiwania. Przeszło to, co żeśmy widzieli, jest naprawdę wspaniały. E, I tak jak powiedziałam, kiedy, pada na niego światło, kiedy padało wtedy na niego światło słoneczne, to on bardzo łatwo to światło odbijał, i prawie że błyszczał z daleka. Ja Japończycy się śmiali, że wygląda bardzo że, bardzo, że bardzo błyszczy. Tak to wyglądało z oddalenia, z głównej alei, która od dworca w Chimedzi prowadzi właśnie do zamku. A tak, słuchajcie, wygląda zamek w środku. Czyli kiedy już można było do niego wejść, to e, można było wreszcie e, porównać te wnętrza w tym zamku e, do e, wcześniej nas, przez nas odwiedzanych innych wnętrz zamkowych. E, I tak jak powiedziałam, podczas tych różnych wizyt mieliśmy możliwość obejrzeć naprawdę przeróżne zakamarki, między innymi komnaty księżniczki tutaj Dziewczyny grają w karty. I co warto wspomnieć, jeżeli będziecie zwiedzać zamek Himeji, bo już można oczywiście do niego dalej wchodzić, to warto też e, zarezerwować sobie trochę więcej czasu, bo e, tuż obok znajduje się wspaniały ogród, jeden z naszych ulubionych japońskich ogrodów, e, który robi niesamowite wrażenie. E, wchodzi się do niego oddzielnym wejściem, kupuje się oddzielny bilet, także e, kiedy e, już Będziecie opuszczać zamek, to w tej całej euforii nie zapomnijcie, że trzeba skręcić w prawo i pójść do drugiej części, żeby zobaczyć naprawdę wspaniałe ogrody. I zresztą w tych ogrodach swego czasu można było wziąć udział w takiej skróconej herbacianej ceremonii. No właśnie, mówiliśmy o różnych elementach poszycia dachu o różnych elementach zdobniczych. Tutaj mamy przykład zamku Osakadzio, czyli zamku Osaka, który również ma jasną elewację z białego tynku, ale dach jest zielony. No i siaci y, oraz różne inne elementy y, zdobnicze są w kolorze złotym. I tutaj zbliżenie na niektóre, y, na niektóre zwieńczenia. I właśnie tutaj te złote siaci. To zdjęcie, które zrobiłam z samej góry, bo można e, na taki teraz widokowy na samej górze zamku e, się dostać i obejrzeć tą piękną panoramę. I wspomniany już wcześniej zamek okajama albo Ujo, czyli ten zamek kruka, e, który znajduje się w sąsiadującym e, z Himeji mieś mieście Okajama. Tak on wygląda, ma e, ciemno, e, ciemny dach ceramiczny, e, natomiast e, na jasno są pomalowane okna. I też to bardzo fajne wrażenie robi. A te zdjęcia już robiliśmy w nocy e, ze statywu. E, tu jeszcze przykład zamków Iwakuni, m, który e, nie jest absolutnie tak okazały jak zamek Osaka czy Himeji. E, chociaż jest on położony na naprawdę widocznym wzgórzu, w przeciwieństwie od od Zamku Himeji, który znajduje się na tym wzniesieniu około 40 par metrów. Tutaj ten zamek góruje faktycznie nad miastem. Natomiast ten zamek odbudowany jest nie nawiązując do tych tradycji rzemieślniczych ani tradycji budowlanych do tych materiałów, został on odbudowany, słuchajcie, z betonu, z zaprawy cementowej w taki sposób no trochę chamski. Niemniej widok z tego zamku jest niesamowity. I tutaj też można zobaczyć, że konstrukcja dachu, chociaż nie, nie jest e, tak spektakularna jak w Himedzi, e, mimo wszystko składa się z podobnych elementów. I jako ciekawostkę na koniec e, pokazuję, mówiąc o zamkach, zawsze e, niestety nieistniejące. W, w obecnie zamek zamek shuri na Okinawie zamek, który był um, siedzibą królów Ryukyu zamek, który bardzo um, nawiązuje do um, chińskich tradycji um, architektonicznych zresztą kolor um, i dachówek i elewacji um, i złoto-zielone zdobienia motywy um, motyw mgły, motyw chmur E, bardzo e, wyraźnie pokazuje, że, że, to, że to jest in, inny rodzaj e, zdobienia, in, inny styl architektoniczny. Niemniej e, chciałam pokazać, że nie wszystkie zamki w Japonii e, są budowane w podobnym stylu. Oczywiście królestwo Ryukyu charakteryzowało się bardzo odmiennym stylem. To właściwie było oddzielne królestwo, oddzielny lud, który miał swoje tradycje, swoją kulturę. Teraz oczywiście ten teren jest włączony w obszar Japonii, stanowi japońską prefekturę, niemniej bardzo wyraźnie można jeszcze na Okinawie znaleźć ślady właśnie tej kultury Ryukyu. I tutaj zbliżenia na na dachówki i na zwieńczenia okapów i kalenic zdobienia nieco inne. Nie mamy siaci, mamy, mamy za to smoki i różne takie mityczne stwory. Niemniej warto wspomnieć, że także tutaj jak już była tworzona konstrukcja murów, to ona także była robiona tak, żeby nie było konieczności łączenia jej dodatkowymi spoinami, dodatkowo żoną zaprawą bardzo na ścisk. Te mury, które tutaj widzimy są wykonane z wapienia, który uległ zanieczyszczeniom i korozji. Tutaj można zobaczyć fragment tych murów, który został odczyszczony, taki właśnie beżowo-żółty kolor, to jest naturalny korol, kolor tych wapieni, które powstają z sedymentacji różnych skorupiaków i koralowców. I tutaj jeszcze chmury. Bardzo charakterystyczna też dla Ryukyu posadzka z takich sześciokątów i różnych podobnych takich w kształcie właśnie do poligonów elementów, które były też dopasowywane bez zaprawy. No i to co Japończycy niestety mają mają często w stylu robić, czyli wzmacnianie konstrukcji betonem, chociaż z zewnątrz widać, że jest to, są to oryginalne elementy, to jednak tutaj już nie pokuszono się o tak precyzyjne i tak pieczołowite odwzorowanie materiałów do naprawy tych murów, także warto sobie y, jeszcze raz powtórzyć, że to jak wykonana została renowacja zamku Himeji y, to jest ewenement y, nie tylko na skalę światową, ale też na przede wszystkim na skalę japońską, gdzie bardzo często właśnie beton i zaprawa cementowa są obecnie używane do załatania, wzmocnienia i czasami tego nawet nie ukrywają. I tutaj też mamy oprócz ceramicznych płytek Wykonane właśnie takie fragmenty z zaprawą cementową, wyrównane. Ten zamek już spłonął. On spłonął tak naprawdę kilka tygodni po tym, jak mieliśmy okazję go odwiedzić ostatni raz, bo na Okinawie ja byłam już dwa razy i zawsze ten zamek odwiedzałam czy znaczy zawsze za każdym razem odwiedziłam. Niestety, kilka tygodni po naszej ostatniej wizycie, we wrześniu 2011 roku. Zamek spłonął z uwagi na um, nieszczęśliwy wypadek, było bodajże zwarcie elektryczne. A że konstrukcja zamku była w dużej mierze drewniana, um, chociaż też wzmacniana różnymi konstrukcyjnymi, um, współczesnymi elementami, to jednak była drewniana, i przez to zamek um, został praktycznie całkowicie zniszczony, chociaż um, Japończycy. Od razu twierdzili, że zamek zostanie odbudowany, muszę zobaczyć, jak tam postępy prac trwają, a tutaj można było zobaczyć oryginalne fragmenty fundamentów, bo to, ta, ta część zamku, którą mieliśmy ostatnio, szansę zwiedzać, ona też była odbudowana po wielkiej bitwie o kinawę po zniszczeniach w czasie II wojny światowej. I konstrukcja zamków została podniesiona wtedy, tak żeby zachować oryginalne fundamenty, a nad nimi zbudować jakby yy, nowszą wersję zamku. Na koniec jeszcze raz sobie spójrzmy na to arcydzieło japońskiej architektury jeden z najważniejszych yy, zabytków Japonii jeden z największych skarbów wpisanych na listę skarbów Japonii, ale też yy, na listę światowego dziedzictwa. UNESCO zamek, który tak szczegółowo został odbudowany, który, w przypadku którego dokonano tak wielu starań, żeby właśnie zarówno materiały, jak i technologia odpowiadały temu, co było um, tworzone w przeszłości. I jeśli um, wasza podróż do Japonii planowana um, nie będzie zbyt długa, będziecie się zastanawiali, um, który zamek, które miejsce Odwiedzić, to ja jednak polecam Wam, żebyście nie rezygnowali z wizyty w Himeji. Tak jak powiedziałam, można ten zamek odwiedzić w ramach jednodniowej wycieczki z, z Kyoto czy z Osaki, bo te dwa miasta są bardzo blisko siebie położone. Więc wsiadamy w pociąg, godzinę, półtorej maksymalnie, później jesteśmy na miejscu do zamku. Można przespacerować się na piechotę. Um, około półgodzinny spacer um, prosto z dworca do, um, do zamku tak jak można było zobaczyć na zdjęciu um, zresztą ta aleja też jest um, bardzo przyjemna więc spacer całkiem fajny po drodze różne ciekawe restauracje i sklepy um, ze smakołykami no i wspaniały ogród także wizytą w Chimedzi można zaspokoić swoje takie pragnienie zarówno um, poznania architektury z czasów Samurajsko-szogunackich i wcześniejszych, ale też można obejrzeć wspaniały japoński ogród i przy okazji można próbować napić się herbaty na ceremonii herbacianej. Zresztą artykuł o tym, jak wyglądała nasza ceremonia w Himeji, znajdziecie na blogu. Mam wrażenie, że to moja prezentacja dzisiejsza, która mimo wszystko chyba bardzo przypominała wykład, jeżeli chodzi o materiał budowlany, inżynierię materiałową, budownictwo, mimo wszystko nie okazała się taka totalnie nudna i że znaleźliście w niej informacje ciekawe dla siebie. Chciałam Wam pokazać, że Japonię można zwiedzać się na różne sposoby, i oczywiście każdy z uwagi na swoją profesję. Znajduję w niej pewne smaczki. Ciekawa jestem, jakie są te Wasze smaczki, więc jeżeli chcielibyście opowiedzieć o Waszym postrzeganiu Japonii w kontekście Waszej pracy, to zapraszamy i zapraszamy też do podcastu. Natomiast jeżeli chodzi o inne ciekawe miejsca, które, o których już opowiedzieliśmy, a które chciałabym Wam polecić, to wspominałam dzisiaj o ogrodzie wokół zamku Himeji. O tym ogrodzie opowiadaliśmy więcej w odcinku, który był stricte poświęcony japońskim ogrodom. Ale jeżeli w ogóle temat ogrodów Was fascynuje, a do, dodatkowo interesuje Was e, tematyka buddyzmu Zen, to serdecznie chciałam Was też zaprosić do obejrzenia naszego odcinku podcastu Bądź Zen, w którym opowiadamy o historii e, i o e, przykładach architektury e, buddyzmu Zen w Japonii. Do zobaczenia i mam nadzieję, że nie, już niedługo będzie można pojechać do Japonii i zobaczyć te wszystkie wspaniałe miejsca, o których ja Wam opowiadam, a które sama też chętnie bym z powrotem odwiedziła. Cześć. Aha, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i polubić naszego filmu.